Las równikowy to wyjątkowe miejsce na naszej planecie. To nie tylko dom dla wielu gatunków zwierząt, ale także niezwykle ważny ekosystem, który pełni kluczową rolę w utrzymaniu równowagi klimatycznej na Ziemi. W tym rozdziale przyjrzymy się bliżej temu fascynującemu środowisku, jego charakterystyce i różnorodności biologicznej. Na początek warto zaznaczyć, że lasy równikowe zajmują niewielką część powierzchni Ziemi, ale mimo to są domem dla około połowy wszystkich gatunków roślin i zwierząt na świecie. Dzięki stałym, wysokim temperaturom i obfitym opadom deszczu lasy równikowe charakteryzują się bujną roślinnością i bogatym życiem zwierzęcym. Roślinność lasów równikowych jest niezwykle zróżnicowana. Możemy tu znaleźć drzewa o ogromnych rozmiarach, takie jak sekwoje czy machonie, ale także wiele gatunków pnączy, epifitów i roślin zielnych. Wszystkie te rośliny tworzą złożoną strukturę lasu, która zapewnia schronienie i pożywienie dla setek gatunków zwierząt. Zwierzęta lasów równikowych to prawdziwa gratka dla miłośników przyrody. Możemy tu spotkać zarówno duże ssaki, takie jak jaguary, tapiry czy leniwce, jak i małe gryzonie, ptaki czy owady. Wiele z tych gatunków jest endemicznych, co oznacza, że występują tylko w określonym regionie i nie są spotykane nigdzie indziej na świecie. Jednym z najbardziej charakterystycznych zwierząt lasów równikowych jest tukan. Ten kolorowy ptak o dużym, zakrzywionym dziobie jest nie tylko symbolem tych lasów, ale także ważnym elementem ekosystemu, ponieważ rozsiewa nasiona roślin, przyczyniając się do ich rozprzestrzeniania. Innym ciekawym gatunkiem jest mrówkojat. To ssak o długim, lepkim języku, którym wyławia mrówki i termit z ich gniazd. Mrówkojat jest doskonałym przykładem przystosowania do specyficznych warunków środowiska lasów równikowych. Lasy równikowe są także domem dla wielu gatunków małp, takich jak szympansy, goryle czy orangutany. Te inteligentne zwierzęta żyją w złożonych grupach społecznych, komunikują się za pomocą gestów i dźwięków, a także wykazują zdolności do używania narzędzi. Niestety lasy równikowe są zagrożone przez działalność człowieka. Wycinanie drzew pod uprawy rolne, eksploatacja zasobów naturalnych czy kłusownictwo to tylko niektóre z zagrożeń, które niosą ze sobą ryzyko zniszczenia tego niezwykłego ekosystemu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy zrozumieli wartość lasów równikowych i podjęli działania na rzecz ich ochrony. Podsumowując, lasy równikowe to niezwykłe miejsce, które zasługuje na naszą uwagę i ochronę. To tutaj możemy obserwować niezwykłą różnorodność gatunków roślin i zwierząt, które są nie tylko piękne, ale także niezwykle ważne dla utrzymania równowagi ekologicznej na naszej planecie.